Radujmy się wszyscy w Panu, obchodząc uroczystość ku czci wszystkich świętych. Z ich uroczystości radują się aniołowie i wychwalają Syna Bożego. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, Pan z wami. Szczęść Boże! Witam serdecznie wszystkich świętych w Kościele. To nie przypadek. Tak, jesteśmy powołani do tego, żeby być świętymi. Dzisiejsza uroczystość przypadająca w tą niedzielę jest dla nas takim przypomnieniem tego naszego powołania, że normalność to znaczy świętość. Świętość to znaczy normalność. Pierwsi chrześcijanie byli tak bardzo tego świadomi, że właśnie tak się pozdrawiali. Tak? Jedna wspólnota pozdrawiała drugą, mówiąc pozdrowienia dla świętych z Koryntu, pozdrowienia dla świętych z Damaszku czy z innych miejsc dla świętych. Dokładnie. Moi drodzy, tę mszę świętą sprawujemy w następującej intencji. Modlimy się za zmarłe członkinie sodalicji różańcowej. Przepraszam, nie tu zerknąłem. O, już. Za zmarłych polecanych w wypominkach. A na początku mszy świętej przeprośmy dobrego Boga za wszystkie nasze grzechy. Spowiadam się Bogu Wszechmogącemu i wam, bracia i siostry, że bardzo zgrzeszyłem myślą, mową, czynkiem i zaniedbaniem. Moja wina, moja wina, moja bardzo wielka wina. Przeto błagam Najświętszą Maryję, zawsze Dziewicę, wszystkich aniołów i świętych i was, bracia i siostry, o modlitwę za mnie. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Panie, zmiłuj się nad nami. Chryste, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Chwała na wysokości Bogu, a na ziemi pokój ludziom dobrej woli. Chwalimy Cię, błogosławimy Cię, wielbimy Cię, wysławiamy Cię. Dzięki Ci składamy, bo wielka jest chwała Twoja. Panie Boże, Królu Nieba, Boże Ojcze Wszechmogący, Panie Synu Jednorodzony, Jezu Chryste, Panie Boże, Baranku Boży, Synu Ojca, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami, który gładzisz grzechy świata, który siedzisz po prawicy Ojca, zmiłuj się nad nami, albowiem tylko Tyś jest święty, tylko Tyś jest Panem. Tylko Tyś Najwyższy, Jezu Chryste, z Duchem Świętym, w chwale Boga Ojca. Amen. Módlmy się. Wszechmogący, wieczny Boże, Ty pozwalasz nam w jednej uroczystości czcić zasługi wszystkich świętych. Prosimy Cię, abyś dzięki wstawiennictwu tak wielu orędowników hojnie udzielił nam upragnionego przebaczenia. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków.
Czytanie z Apokalipsy świętego Jana Apostoła. Ja, Jan, ujrzałem innego anioła wstępującego od wschodu słońca, a mającego pieczęć Boga żywego. Zawołał on donośnym głosem do czterech aniołów, którym dano moc wyrządzić szkodę ziemi i morzu. Nie wyrządzajcie szkody ziemi, ni morzu, ni drzewom, aż opieczętujemy czoła sług Boga naszego. I usłyszałem liczbę opieczętowanych. 144 tysiące opieczętowanych ze wszystkich pokoleń synów Izraela. Potem ujrzałem, a oto wielki tłum, którego nie mógł nikt policzyć, z każdego narodu i wszystkich pokoleń, ludów i języków, stojący przed tronem i przed barankiem. Odziani są w białe szaty, a w ręku ich palmy. I głosem donośnym tak wołają: zbawienie w Bogu naszym, zasiądającym na tronie i w baranku. A wszyscy aniołowie stanęli wokół tronu i starców, i cztery istot żyjących. I na oblicza swe padli przed tronem i pokłon oddali Bogu, mówiąc: amen, błogosławieństwo i chwała, i mądrość, i dziękczynienie, i cześć, i moc, i potęga Bogu naszemu na wieki wieków. Amen. A jeden ze starców odezwał się do mnie tymi słowami: ci przyodziani w białe szaty, kim są i skąd przybyli? I powiedziałam do niego: Panie, Ty wiesz. I rzekł do mnie: to ci, którzy przychodzą z wielkiego ucisku i opłukali swe szaty i we krwi baranka je wybielili. Oto słowo Boże. Bogu niech będą dzięki. Oto lud wierny, szukający Boga. Do Pana należy ziemia i wszystko, co ją napełnia, świat cały i jego mieszkańcy. Albowiem On go na morzach osadził i utwierdził ponad rzekami. Oto lud wierny, szukający Boga. Kto wstąpi na górę Pana, kto stanie w Jego świętym miejscu? Człowiek rąk nieskalanych i czystego serca, którego dusza nie lgnęła do marności. Oto lud wierny, szukający Boga. On otrzyma błogosławieństwo od Pana i zapłatę od Boga swego Sprawcy. Oto pokolenie tych, którzy Go szukają, którzy szukają oblicza Boga Jakuba. Oto lud wierny, szukający Boga. Czytanie z pierwszego listu świętego Jana Apostoła. Najmilsi, popatrzcie, jaką miłością obdarzył nas Ojciec. Zostaliśmy nazwani dziećmi Bożymi i rzeczywiście nimi jesteśmy. Świat zaś dlatego nas nie zna, że nie poznał Jego. Umiłowani, obecnie jesteśmy dziećmi Bożymi, ale jeszcze się nie ujawniło, czym będziemy. Wiemy, że gdy się objawi, będziemy do Niego podobni, bo ujrzymy Go takim, jakim jest. Każdy zaś, kto pokłada w Nim tę nadzieję, uświęca się podobnie, jak On jest święty. Oto słowo Boże. Alleluja, alleluja, alleluja. Alleluja, alleluja, alleluja. Przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a ja was pokrzepię. Alleluja, alleluja, alleluja. Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus, widząc tłumy, wyszedł na górę, a gdy usiadł, przystąpili do Niego Jego uczniowie. Wtedy otworzył usta i nauczał ich tymi słowami: błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem do nich należy Królestwo Niebieskie.
Błogosławieni, którzy się smucą, albowiem oni będą pocieszeni. Błogosławieni cisi, albowiem oni na własność posiądą ziemię. Błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości, albowiem oni będą nasyceni. Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią. Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą. Błogosławieni, którzy wprowadzają pokój, albowiem oni będą nazwani synami Bożymi. Błogosławieni, którzy cierpią prześladowanie dla sprawiedliwości, albowiem do nich należy Królestwo Niebieskie. Błogosławieni jesteście, gdy wam urągają i prześladują was, i gdy z mego powodu mówią kłamliwie wszystko złe o was. Cieszcie się i radujcie, albowiem wielka jest wasza nagroda w niebie. Oto słowo Pańskie. Świętość. To piękny temat, który daje nam dzisiaj liturgia słowa. Piękna uroczystość, świętość, do której jesteśmy powołani. Jesteśmy świętymi już. Dążymy do świętości. Jak opisać takiego przykładowego świętego? Jak opisać? Jak nam się przedstawia święty? Jak go obrazujemy? Tak na obrazach widzimy jakichś świętych. O tam mamy Tereskę, tu Jan Paweł, Matka Boża. Tak? Co ma święty, dzieciaki? Tak, na tych obrazach, co jest takim znakiem rozpoznawczym na obrazie, że to jest obraz świętego. Co takiego ma tam dookoła głowy? No, głośno. Aurorę, tak, taką aurorkę piękną, tak, i jest tak, taka błyszcząca, taka właśnie świetlana, ten blask świętości od niego. Idzie od tej osoby świętej. No i generalnie twarz jest taka skupiona, jest widać, jakby była oderwana już od tej rzeczywistości ziemskiej, a bardziej zjednoczona w komunii, doskonałej komunii z Bogiem, tam w niebie, jakby bardziej skupiona na tamtym świecie już, a nie na tym. Takie są obrazy, które mamy, które pomagają nam w modlitwie, tak, w tym w skupieniu, żeby nasze myśli również szły do tych świętych przykładów, które umacniają nas, inspirują na drodze naszego życia. Ale moi drodzy, ci święci z obrazów, którzy przeszli przez życie dobrze czyniąc i są już w niebie, oni byli takimi ludźmi jak my, z krwi i kości. I niekoniecznie tak, jak ich widzimy na tych obrazach. Byli ludźmi prawdziwymi. I co takiego jest charakterystyczne, żeby opisać takiego przykładowego świętego? Co takiego jest takim czynnikiem, faktorem, który cechą, która mówi o tym, że dana osoba jest święta? Można się dzisiaj zastanowić. Moi drodzy, to, co jest takie charakterystyczne, to jest ta odwaga, aby być sobą. Święty to jest człowiek. Ten, który praktykuje swoje człowieczeństwo, ma odwagę, żeby dawać siebie innym, taki, jaki jest, ze swoimi niedoskonałościami, z upadkami, bo święci nie byli doskonali, tak, by mieli swoje braki, swoje upadki, ale to, co ich charakteryzowało, to ogromne pragnienie Pana Boga i to, żeby powstawać, żeby zaczynać od nowa, żeby stawać się
lepszymi ludźmi, coraz bardziej ludźmi. Miarą świętości jest nasze człowieczeństwo, bo my nie aspirujemy do tego, żeby być aniołami, żeby być Panem Bogiem, ale żeby być prawdziwymi ludźmi, aby być po prostu sobą. Dlaczego Jan Paweł II tak bardzo przyciągał do siebie, tak, swoją świętością? Bo jego świętość właśnie polegała na tym, że był człowiekiem z krwi i kości, że był sobą, był naturalny w tym wszystkim. Tak jak ten tytuł filmu, który bardzo trafnie mówi o tej cesze świętości Jana Pawła II. Jest człowiek, który stał się papieżem, i druga część, papież, który pozostał człowiekiem. Pozostał człowiekiem, czyli tym samym Karolem Wojtyłą, dzieckiem Bożym, który modlił się, tak jak każdy z nas, do Pana Boga, był wierny Panu Bogu, kochał Pana Boga, tak, i pokazywał to dobroć Pana Boga, tą świętość Pana Boga, poprzez tą swoją wierność, odwagę do tego, aby praktykować człowieczeństwo. Te 8 wskazówek, które słyszymy, błogosławieni, błogosławieni, to są, moi drodzy, wskazówki, konkretne przykłady praktykowania człowieczeństwa na co dzień. Praktykowania naszego człowieczeństwa na co dzień. Moi drodzy, taką miarą świętości jest również to miara naszego wypełniania powołania, którym zostaliśmy obdarzeni przez Pana Boga. Wierność temu powołaniu, czyli tej misji, zadaniu, które Pan Bóg nam powierzył tutaj na ziemi. Im bardziej jesteśmy zaangażowani w tą misję, tym bardziej jesteśmy świętymi. Świętymi. Każdy z nas ma różne powołania. Chodzi o to, żeby wypełniać to, co Pan Bóg nam powierzył, tajemnica świętości. Nie można świętości w jakiś sposób zdefiniować, dlatego że swoje korzenie ma w Bogu samym, odwiecznym, który jest tajemnicą. Nie możemy ująć świętości. Nie ma gotowej definicji, ale jeżeli jakakolwiek definicja, opis świętości może nam pomóc w zrozumieniu naszej świętości, do której Pan Bóg nas powołuje, to dobrym przykładem jest zdanie, które wypowiedział święty Maksymilian Kolbe, mówiąc o byciu, o istocie bycia świętymi. Powiedział, że świętość polega na tym, że nasze małe W, czyli naszą wolę wpisujemy w sposób wolny, bo kochamy Pana Boga, wpisujemy, jest wpisana w duże W. Ta nasza mała wola, nasza wola jest wpisana w dużą wolę, w wolę Pana Boga, W. Czyli nie czynimy to, co my chcemy, ale czynimy to, czego Pan Bóg od nas oczekuje. Rozeznajemy to również na modlitwie poprzez wierność naszemu powołaniu. Moi drodzy, chciałbym się podzielić tym, czym jest moje powołanie do świętości. Jestem kapłanem, jestem zakonnikiem, jestem misjonarzem oblatem Maryi Niepokalanej i Pan Bóg powołał mnie na tą drogę, dał mi to powołanie, abym był mu wierny i powiedział, jeśli będziesz, zapewnia mnie o tym, jeśli będziesz wierny temu powołaniu, to będziesz święty. Niezawodnie, bo ja będę cię uświęcał na tej drodze. I moi drodzy, takim, można powiedzieć, taką kartą, magna carta, można powiedzieć założycielską, która opisuje powołanie oblackie, to są konstytucje i reguły, które dostałem w dniu moich ślubów, które złożyłem Panu Bogu z rąk przełożonego, który asystował przy tych ślubach i ze słowem, które wypowiadał do mnie, to czyń, a będziesz żył. Tajemnica świętości, bo świętość to pełnia życia, życie w pełni człowieczeństwa. Tutaj zapisana jest tajemnica świętości, to jest twoja droga do świętości. Bądź jej wierny,
a będziesz prawdziwie żył. Moi drodzy, czym jest ta świętość, ta droga? Święty Eugeniusz de Mazen, założyciel misjonarzy oblatów niepokalanej, można powiedzieć, pomaga mi w odkrywaniu tej drogi, tej świętości, tego charyzmatu. Mianowicie on już w przedmowie do tej księgi życia, do księgi konstytucji i reguł pisze w sposób tak bardzo zatroskany i z miłością o stanie Kościoła, wspólnoty wierzących w Chrystusa, która była zdewastowana, zniszczona, wypłukana z tych ziaren wiary poprzez właśnie to bolesne wydarzenie rewolucji francuskiej, rewolucji ateistycznej. I jaka jest odpowiedź ludzi, którzy chcą być wierni temu charyzmatowi? Pisze święty Eugeniusz w przedmowie. Widok tego zła poruszył serca kilku kapłanów, gorliwych o chwałę Bożą, kochających Kościół i gotowych poświęcić siebie, gdyby było trzeba, dla zbawienia dusz. To jest tajemnica świętości oblackiej. Widok tego zła poruszył serca. Postawa święta, świętego, ten, który nie przechodzi obok ani dobra, ani zła, ale jest poruszony, angażuje się w to, co się dzieje dookoła, jest poruszony. Na tym polega to nasze człowieczeństwo, tak? Że nie jesteśmy znieczuleni, ale nasze serca są poruszone. Postawa świętości. Wielki biskup Gorzowski, biskup Pluta na ten temat powiedział takie słowo, bardzo znane i piękne. Człowiek w człowieku umiera. Człowiek w człowieku umiera. Kiedy dobro uczynione go nie cieszy, a zło popełnione go nie zasmuca. Go nie zasmuca. Znieczulica jest wrogiem numer jeden świętości. Święty to człowiek gorliwy, który nie przechodzi obojętnie obok dobra ani zła. Ale jeśli trzeba się cieszyć, to się cieszy z innymi. Jeśli trzeba płakać, to płacze z innymi, bo jest zaangażowany. Widok tego zła poruszył serca kilku kapłanów. To mówi wiele o drodze oblackiej, ale o drodze, o tajemnicy świętości każdego z nas. A potem dodaje, moi drodzy, jak bowiem postąpił nasz Pan Jezus Chrystus? Zadaje pytanie. Jak bowiem postąpił nasz Pan Jezus Chrystus, gdy pragnął nawrócić świat? Święty się tak pyta, bo święty jest tym, który jest święty świętością Chrystusa. On udziela mu tej świętości. Dlatego jeśli chcemy być świętymi, wszystko, cokolwiek czynimy, myślimy, kim jesteśmy, mamy odnosić do osoby Jezusa Chrystusa, najważniejszej osoby w naszym życiu. Panie, jak Ty byś postąpił? Co Ty byś zrobił w danym momencie? Jak ja mam postąpić? Jak bowiem postąpił nasz Pan Jezus Chrystus? Pyta się Eugeniusz wobec tej sytuacji trudnej Kościoła, zdewastowanego wobec kryzysu wiary. Jak nasz Pan postąpił? Nasze oczy mamy kierować ku źródle świętości, ku Panu Jezusowi, który nam udziela tej świętości i pytać się po to, co jest wolą Pana Boga, a nie co nam się podoba, czy co nam się wydaje, że mamy czynić. Jak zatem mają postąpić ludzie, którzy pragną pójść śladami Jezusa Chrystusa, swego boskiego mistrza, aby odzyskać dla Niego liczne rzesze, które zrzuciły Jego jarzmo. Muszą rzetelnie pracować, aby stać się świętymi. Pisze Eugeniusz. Pracować nad własną doskonałością, nad tym, żeby stawać się lepszymi. Choćby o troszeczkę ode mnie z wczoraj. To jest
aspiracja do bycia świętymi. To jest postawa świętego człowieka, niedoskonałego. Nie, ale człowieka, który pragnie stawać się świętym. To jest droga oblacka, ale z niej możemy również zaczerpnąć dla nas tą prawdę właśnie o tej postawie gorliwości, nie znieczulicy, ale gorliwości, żeby dobro nas cieszyło, nawet najmniejsze, byśmy byli sobą w tym cieszeniu się i zło, żeby nas zasmucało, żebyśmy starali się pomagać innym, podciągać innych ku górze. To jest świętość. W małżeństwie jak ta świętość ma wyglądać, moi drodzy? Jak ona ma wyglądać? Małżonkowie mają się uświęcać. Pierwsza rzecz to żona jest dla mnie najważniejszą osobą. Mąż jest dla mnie najważniejszą osobą mojego życia. Nie rodzice, nie dzieci, nie ktoś inny. Żeby postępować według porządku miłowania. Ordo caritatis. Porządek miłowania. Kto jest dla mnie najważniejszy? Według powołania, które jest miarą, wypełnianie mojego powołania, wierność mojemu powołaniu jest miarą mojej świętości. Jestem żoną mojego męża. To jest moje najważniejsze powołanie życiowe. Jestem mężem mojej żony. To jest moje najważniejsze powołanie. A więc moja żona jest na pierwszym miejscu. Mój mąż jest na pierwszym miejscu. I mamy się uświęcać. I pięknie, jak żona powie, dzięki Tobie, mój mężu, staję się lepsza. Staję się lepsza. Uświęcam się przy Tobie. Dzięki Twojej postawie. Bo czuję, że Ty mnie kochasz. Dla Ciebie nie wędkowanie, nie jakieś hobby, nie pasje, nie koledzy, nie inni są najważniejsi, lecz ja. I odwrotnie, żona, mąż powie, dziękuję Ci, moja żono, że potrafisz tak działać w moim życiu, że czuję się sobą, czuję się mężczyzną, czuję się ojcem, czuję się głową rodziny. Dziękuję Ci za to, że mnie uświęcasz w ten sposób, że Ty, że dajesz mi tą najwyższą uwagę, poświęcasz mi tą największą uwagę dla mnie, a nie dla innych spraw, koleżanek, czy pracy, czy czegokolwiek. Ty jesteś dla mnie najważniejszy i ja to czuję. I to jest piękne. I to jest tajemnica świętości. I moi drodzy, pragnijmy wiele, bo Bóg pragnie nam udzielać tej świętości na co dzień. I niech te słowa świętego Eugeniusza będą dla nas również taką inspiracją do tego, żeby mieć odwagę kochać bardziej, więcej. Poprzez i stawać się świętymi dzięki powołaniu, które otrzymaliśmy, wierności temu powołaniu. Panie mój, pomnóż dwakroć, trzykroć, stokroć nasze siły, abyśmy mogli Ciebie kochać, nie tylko na miarę naszych możliwości. Wszak jesteśmy niczym, lecz tak jak kochali Cię święci i tak jak kochała Cię i wciąż kocha Twoja Najświętsza Matka. Ale to nie wystarczy, o nasz Boże. Dlaczego nie moglibyśmy kochać Ciebie tak, jak Ty sam siebie kochasz? Wiemy, że to niemożliwe, ale przecież nie jest niemożliwe pragnienie, skoro odczuwamy je z całą szczerością naszych serc i naszych dusz. Tak, o Panie, tak, o nasz Panie, chcielibyśmy kochać Ciebie tak, jak Ty sam siebie kochasz. Amen. Powstańmy teraz i wyznajmy naszą wiarę. Wierzę w jednego Boga, Ojca Wszechmogącego. Przez święty Bóg z Boga.
Przez Niego wszystko się stało. On to dla nas ludzi i dla naszego zbawienia. Ukrzyżowany również za nas pod Poncjuszem Piłatem, został umęczony i pogrzebany. Sądzić żywych i umarłych, a królestwu Jego nie będzie końca. Wierzę w Ducha Świętego, Pana i Ożywiciela. Który mówił przez proroków. Wierzę w jeden święty, powszechny i apostolski Kościół. Wyznaję jeden chrzest na odpuszczenie grzechów i oczekuję wskrzeszenia umarłych. Wsparć wstawiennictwem tych, którzy osiągnęli wieniec chwały i wpatrują się w Boże oblicze. Zanieśmy do naszego Boga w niebie pokorne prośby. Módlmy się za Kościół Święty, aby otwierał się na tych, którzy w oczach świata nie mają żadnego znaczenia. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Módlmy się za Ojca Świętego, biskupów i kapłanów, aby mocą Bożą utwierdzili na ziemi Królestwo Boże i kierowali się ku pokojowi. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Módlmy się za sprawujących władzę, aby pełnili ją w duchu służby, mając na uwadze dobro każdego człowieka. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Módlmy się za chore i cierpiące, aby umęczony i zmartwychwstały Chrystus był dla nich pociechą. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Módlmy się za nasze zmarłe, aby uczestniczyli we wspólnocie zbawionych i świętych. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Módlmy się za nas zgromadzony na tej przy świętej, byśmy zawsze chcieli i mieli odwagę żyć według Ewangelii. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Wszechmogący Boże, który jesteś źródłem wszelkiej świętości, przyjmij nasze pokorne prośby i wspomagaj nas w drodze na spotkanie z Tobą w wieczności. Przez Chrystusa, Pana naszego. Błogosławiony jesteś, Panie Boże Wszechświata, bo dzięki Twojej hojności otrzymaliśmy chleb, który jest owocem ziemi i pracy rąk ludzkich. Tobie go przynosimy, aby stał się dla nas chlebem życia. Błogosławiony jesteś, Panie Boże Wszechświata, bo dzięki Twojej hojności otrzymaliśmy wino, które jest owocem winnego krzewu i pracy rąk ludzkich. Tobie je przynosimy, aby stało się dla nas napojem duchowym. Módlcie się, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg Ojciec Wszechmogący. Panie nasz Boże, przyjmij łaskawie dary, które składamy na cześć wszystkich świętych. Wierzymy, że cieszą się oni nieśmiertelnym życiem. Spraw, abyśmy doznawali ich pomocy w naszym dążeniu do Ciebie, przez Chrystusa, Pana naszego. Pan z Wami, w górę serca.
Dzięki składajmy Panu Bogu naszemu. Za prawdę godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, abyśmy zawsze i wszędzie Tobie składali dziękczynienie, Panie Ojcze Święty, Wszechmogący, Wieczny Boże. Dzisiaj pozwalasz nam czcić Twoje święte miasto, niebieskie Jeruzalem, które jest naszą Matką. W nim zgromadzeni nasi bracia i siostry wysławiają Ciebie na wieki. Do Niego spieszymy, pielgrzymując drogą wiary i radując się z chwały wybranych członków Kościoła, których wstawiennictwo i przykład nas umacnia. Dlatego z niezliczoną rzeszą świętych i aniołów wysławiamy Ciebie jednym głosem wołając: Święty, 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 Pan Bóg zastępów, pełne są niebiosa. Hosanna na wysokości, błogosławiony, który idzie w imię Pańskie. Zaprawdę święty jesteś Boże, źródło Kościołem. Uroczyście obchodzimy dzień poświęcony pamięci wszystkich świętych, którzy w życiu doczesnym naśladowali Chrystusa i po śmierci otrzymali udział w Jego chwale. Przez Niego prosimy Ciebie, Wszechmogący Boże. Uświęć te dary mocą Twojego Ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając łamał i rozdawał swoim uczniom mówiąc: Bierzcie i jedzcie z tego wszyscy, to jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane. Podobnie po wieczerzy wziął kielich i ponownie dzięki Tobie składając podał swoim uczniom mówiąc: Bierzcie i pijcie z niego wszyscy, to jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę. Oto wielka tajemnica wiary. Głosimy śmierć Twoją, Panie Jezu. Zmartwychwstanie. I oczekujemy Twego przyjścia w chwale. Wspominając śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna, ofiarujemy Tobie, Boże, chleb życia i kielich zbawienia. I dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich, przyjmujących ciało i krew Chrystusa. Pamiętaj, Boże, o Twoim Kościele na całej ziemi. Spraw, aby lud Twój wzrastał w miłości razem z naszym papieżem Franciszkiem, naszym biskupem Ryszardem oraz całym duchowieństwem. Pamiętaj także o naszych zmarłych braciach i siostrach, którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania, i o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Dopuść ich do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi i daj nam udział w życiu wiecznym z Najświętszą Bogu Rodzicą, Dziewicą Maryją, ze świętym Józefem, jej oblubieńcem, ze świętymi apostołami, ze świętym Eugeniuszem de Mazyno, błogosławionymi oblatami, świętymi naszymi patronami, i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna, Jezusa Chrystusa. Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie, Tobie, Boże Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieków. Módlmy się do Ojca Niebieskiego, jak nas nauczył Pan Jezus. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj
i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś swoim apostołom: pokój wam zostawiam, pokój mój wam daję. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełniaj go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Pokój Pański niech zawsze będzie z wami. Przekażcie sobie znak pokoju. Pokój nam wszystkim. Baranku Boży, oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę. Abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo. Dusza moja. Komunia duchowa. O najsłodszy Jezu, wierzę mocno i żywo, że jesteś obecny w najświętszym sakramencie miłości. Pragnę najgoręcej połączyć się z Tobą, boś Ty jest moją jedyną radością, szczęściem i życiem. Przybądź duchowo do serca mego i napełnij je Twymi łaskami. Oddaję Ci, o Panie, całkowicie serce, ciało i duszę i wszystko, co posiadam. Nie daj mi nigdy odłączyć się od Ciebie. Amen. Ciało Chrystusa. Panie, pragnienia ludzkich serc, Ty zaspokoisz sam. Przyjdź, chlebie żywy, Zbawco nasz, pszeniczny darze. Jak pasterz woła owce swe i znają jego głos, tak wzywasz nas, rodzinę swą, za Tobą chcemy iść. Panie, pragnienie ludzkich serc, Ty zaspokoisz sam. Żyć chlebie żywy, pszeniczny darze przyjdź. Ty, Panie, dajesz siebie nam, by naszym życiem być, jak braciom służyć, naucz jak miłością, prawdą żyć.
Ciebie więc idziemy wciąż, radosną nucąc pieśń. Ty jesteś Bogiem wierny na wieczny czas. Ty jesteś Bogiem wierny na wieczny czas. Przez dar Twojego chleba, dobry Boże nasz, przez dar Twojego chleba, dobry Boże nasz, rodzinę bratnią czynisz z nas, miłować uczysz nas. Ty jesteś Bogiem wierny na wieczny czas. Ty jesteś Bogiem wierny na wieczny czas. To Twoje miłowanie dało wolność nam. To Twoje miłowanie dało wolność nam. Chwalimy święte imię Boga, jak uczyłeś nas. Ty jesteś Bogiem wierny na wieczny czas. Ty jesteś Bogiem wierny na wieczny czas. Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą. Błogosławieni, którzy wprowadzają pokój, albowiem oni będą nazwani synami Bożymi. Błogosławieni, którzy cierpią prześladowanie dla sprawiedliwości, albowiem do nich należy Królestwo Niebieskie. Módlmy się. Boże, tylko Ty jesteś święty i Ciebie wielbimy jako jedyne źródło świętości wszystkich zbawionych. Spraw, abyśmy z pomocą Twojej łaski osiągnęli pełnię miłości i od uczty eucharystycznej, która nas podtrzymuje w ziemskiej pielgrzymce, mogli przejść na ucztę w niebieskiej Ojczyźnie. Przez Chrystusa, Pana naszego. Usiądźmy na chwilkę, aby na kilka ogłoszeń. Moi drodzy, ten miesiąc jest miesiącem szczególnej pamięci, modlitwy za naszych zmarłych. Tak jak wspominaliśmy o tym zwyczaju, odpuście za dusze zmarłych, dzięki nawiedzeniu też i naszego osobistym nawiedzeniu cmentarza, modlitwy na cmentarzu codziennym. Ta praktyka rozciągała się od 1 listopada do 8 listopada, natomiast w tym roku szczególnie w tym czasie nadzwyczajnym Stolica Apostolska przedłużyła ten okres modlitw za zmarłych i związanym z tym odpustem za dusze zmarłych do końca listopada. Do końca listopada. Także przez cały miesiąc listopad możemy nawiedzać codziennie cmentarz fizycznie, będąc tam, modląc się na grobach zmarłych, za naszych zmarłych, za konkretnych zmarłych, których wspominamy z naszych rodzin, czy naszych znajomych, przyjaciół, którzy odeszli z tego świata. Jutro, moi drodzy, zaduszki, dzień zmarłych, czyli tych wiernych, którzy oczyszczają się jeszcze i którzy jeszcze nie są w niebie, we wspólnocie świętych, ale niebawem tam się pojawią, będą. I nasze modlitwy Kościoła tutaj pielgrzymującego pomagają nam w tym, nasza pamięć modlitewna o tych, którzy cierpią w czyśćcu, oczyszczają się ze swoich niedoskonałości. Bóg ich oczyszcza. Także módlmy się. Jutro dodatkowa msza święta o godzinie 10:30. 10:30 rano i oczywiście o 19:00 wieczorem. Przed każdą z tych mszy świętych będzie
różaniec za zmarłych poleconych w wypominkach. W tym tygodniu przypada pierwszy czwartek i pierwszy piątek miesiąca, modlitwy, nabożeństwo, msze święte, jak zwykle, oczywiście. Dzisiaj druga składka na Together We Serve. Together We Serve. To wszystko. Moi drodzy, Bóg zapłać za modlitwy. Życzę dobrej uroczystości, dobrej niedzieli, wszystkich świętych. No i czego tu życzyć? No świętości. Każdemu z nas i sobie, i każdemu życzę świętości, żebyśmy mieli odwagę dzielić się Panem Bogiem, doświadczeniem Pana Boga w naszym życiu z innymi, a szczególnie tymi, którzy potrzebują również tego dotyku Bożej łaski. Szczególnie Pan Bóg chce, żebyśmy byli Jego narzędziami, skutecznymi narzędziami, które właśnie uświęcają innych. Bóg zapłać, dobrego dnia, dobrej niedzieli i przyjmijmy Boże błogosławieństwo. Pan z wami. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Idźcie w pokoju Chrystusa pod Twoją obronę.